To jest taki ciekawy szlak. No, jakie kółeczko się robi i wapienne formacje skał. Pięknie to wygląda. Ścieżka ma gdzieś około 30 minut. No i tutaj można zobaczyć, jak się rozpoczyna z Christchurch. Teraz do góry są poszczególne właśnie atrakcje, miejsca. My jesteśmy przy wzgórzu zamkowym. Później mamy Cave Stream Scenic Reserve, ta jaskinia, tam za chwilkę też będziemy. No i w górę przełęcz Artura, 920 metrów. Do Greymouth i Kikika. Po drodze Łowiecki. No i tutaj możemy podziwiać, jak to pięknie wygląda. Piękne formacje skalne. Z każdego punktu jest inny widok. Siedem kilometrów od Castle Hill jest właśnie Cave Stream Scenic Reserve. No i tutaj mamy właśnie taką ścieżkę. Jest też tak na około pół godziny. Proszę bardzo. Potwierdzenie. No i tutaj się dochodzi do wyjścia z drugiej strony jaskini. O, proszę. Można całą przejść. Trzeba mieć odpowiedni sprzęt, bo widać tam łańcuchy są i drabinki, ale można iść. Zaraz tutaj za mostem mamy piękny widok i piękny napis Park Narodowy Artura, przełęcz Artura. O, jaki ciekawy znak. Uwaga na kiwi przez 14 km. Artur Pass, pięknie położona górska miejscowość i Artur Pass National Park. Park, który ma powierzchnię 1143 km2, założony w 1923 roku. 10% powierzchni Nowej Zelandii to są parki narodowe. Pierwszy powstał w 1887 roku, Tongariro Park. On jest na północnej wyspie, a 5 jest wpisanych na listę UNESCO. Przełęcz Artura, informacje o papugach Kea, tutaj za dużo nie ma. Centrum miasta jest jedna wielka jarnie. I zobaczcie, dużo pocztowy. To jest jeden z najmniejszych budynków poczty na świecie. On jest czynny od 10 do 10.30. Jak na tutejsze warunki wystarczy. Jakie odgłosy wydaje kiwi? O, jestem kiwi. Jestem fantastycznym symbolem Nowej Zelandii. Just assume every rock is loose. And also there is a section on the track where the river will be over the top of the track at the moment. W informacji turystycznej zawsze można dostać wiele ciekawych rzeczy. Jeden z bardziej znanych szlaków. Godzina, tam jest powrotem. Niedaleko od miejscowości Artur Pass. Tutaj widzimy historię kolejnictwa, przełęcza Artura, wozy, bo tutaj było wydobywane złoto od lat 60. XIX wieku. O tak, na wozach, zobaczcie, jak na dzikim zachodzie jeździli. No a jak ktoś
powiedzmy przez krobał, no to tak zakuwali, takie kajdany. Zobaczcie, jak się dzieje. No dawniej chodziły takie zwierzaki, no to nowe zranie. Jeszcze można nawet kości znaleźć. O, tutaj mamy wejście na szlaki. Jeden z najbardziej popularnych jest właśnie Devil's SpongeBob Walking Track. Tu już mamy 131-metrowy wodospad i zbliżamy się do strefy kiwi. Dorajmy na kiwi, a na razie to tylko ludzie idą. Nie, kiwi to są nocne zwierzątka. Do wodospadów prowadzi tego typu ścieżka. Jest 100 metrów różnicy poziomu. A więc idzie się mocno dosyć pod górę. Od wodospadu można iść w stronę wodospadziku Welonu Panny Młodej i do Hafy Jacka. To jest około 2 km, ale pięknie, przez piękny raz deszczowy się przychodzi. Zobaczcie, jaki piękny mech. Chwila grozy. Idąc do Hafy Jacka, w połowie drogi jest wodospad Welonu Panny Młodej. Ale piękne drzewa, piękne krajobrazy, naprawdę super. No i na końcu dochodzi się do Hafy Jacka. Proszę, to jest Hafa Jacka. I stąd można wrócić na parking w stronę wodospadu. Albo złapać stopa. I kolejny ciekawy znak. Uwaga na papugi kija. Po drugiej stronie od Hafy Jacka mamy dalej kontynuację szlaku, które jak widzimy mogą być czasami zamykane. No, przy większej ilości czasu. Super! Wygląda to świetnie. I znowu kiwi zone. Strefa kiwi. Pięknie, dzisiejszy dzień się udał. Droga do Parku Narodowego Przełęcza Artura jest świetna. Zawsze tak jak w Nowej Zelandii trzeba trafić na pogodę. Pozdrawiam Was. Życzę miłego dnia, przepis na podróże.